Otwieram sesję Rady Powiatu Nowogrodzkiej. Stwierdzam, że rolnictwo obecności w sesji września 12 roku. Następnie chciałbym powitać Rady, powitać gości w postaci pana burmistrza Nowogrodzkiego Jacka Michalskiego. Witam kierowników jednostek, szefów służb, zaproszonych gości, witam również proszę telewizję Nowogrodzką. Na wstępie chciałbym przedstawić proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Jesteśmy w punkcie pierwszym, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim mamy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. W punkcie trzecim deklaracje i zapytania radnych. W punkcie czwartym rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwały zdania. 4.1. Uchwalenie rocznego programu współpracy powiatu nowogrodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Punkt 4.2. Uchwalenie regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe. Punkt 4.3. Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Punkt 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną na pierwsze półrocze 2015 roku. Jest to dokument do odczytania. Punkt 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanych w zakresie kontroli przygotowanych do danej jednostki oświatowej do nowego roku. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Gdańskim. Jest dokument również do odczytania. Punkt 7. Informacja starostwa o działalności zarządu powiatu między sesjami. Punkt 8. Wnioski i oświadczenia rady. Punkt 9. Sprawy różne. Punkt 10. Zakończenie obrad. Czy są uwagi do przedstawionego porządku w tym projekcie? Bardzo proszę pan starosta. Panie przewodniczący, szanowni radni, proponuję o przyjęcie takiego porządku obrad, który ma następujący program. 4.1. Uchwalenie rocznego programu współpracy, tak jak dalej to brzmi, jaką się poprawka, już pan przewodniczący. 4.2. Uchwalenie regulaminu szczegółowe zasady przyznawania nagród, też jako poprawka. 4.3. Wtedy byłby zmiany uchwały budżetowej. I 4.4. Dodatkowy punkt, nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność powiatu nowogrodzkiego na rzecz gminy Ostaszewo. I później już 5. sprawozdanie przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną do odczytania. 6. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej kontrola przygotowania wybranej jednostki oświatowej do nowego roku szkolnego zespół szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim też do odczytania. I już tak jak pan przewodniczący odczytał, punkt 7. Informacja starosty o działalności zarządu między sesjami i dalsze punkty 8, 9, 10, tak jak już. Dziękuję. Czyli pan starosta proponuje wprowadzenie dwóch autopoprawek do punktu 4.1, 4.2 i dodatkowy projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości, tak? Tak jest. Dobrze, wobec tego autopoprawek nie będziemy głosować. Będziemy głosować jedynie wniosek o dodatkową uchwałę. Czy są jakieś inne wnioski lub uwagi do porządku? Nie widzę, wobec tego głosujemy wniosek zarządu o wprowadzenie dodatkowego punktu numer 4.4 o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność powiatu na rzecz gminy Ostaszewo. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Jednogłośnie. Jednogłośnie. Czyli 13, tak? Tak, tak, 13. Dziękuję bardzo. Czy mamy odczytywać porządek o zmianę? A ten drugi punkt, który został wprowadzony? Tak, nie, głosowaliśmy, że tylko wprowadzenie do pierwszego punktu. Autopoprawek nie głosujemy. Tam jest chyba jeszcze jedna uchwała. Nie, jest tylko jedna uchwała o nieodpłatnym przekazaniu. Reszta autopoprawek, których nie głosujemy. A, przepraszam. Tak, wszystko jasne? Dobrze, czy mamy odczytywać porządek o zmianach? Dziękuję bardzo. Wobec tego, kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad o zmianach? Bardzo proszę o podniesienie do góry. Dziękuję. Właśnie 13. Dziękuję. Porządek został przyjęty. Jesteśmy w punkcie drugim. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Radni na pewno się z protokołem zapoznali. Czy są jakieś uwagi do protokołu?
Nie widzę. Wobec tego protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu numer 3. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę Państwa radnych o zadawanie interpelacji. Kto z Państwa ma interpelację? Pan radny Andrzej Kobyczyński. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja chciałbym najpierw podziękować panu Andrzejowi Szyszkowi i panu Łukowi Wyłackiemu za wsparcie na sesji Rady Gminy dotyczące wyegzekwowania tego, co było w porozumieniu, co zarząd podpisał w porozumieniu z Budimexem. A mianowicie porozumienie zostało podpisane, wyegzekwowanie pewnych spraw, to jest druga sprawa, gdzie no, Budimex starał się po prostu pewne rzeczy pominąć, nie dopełnić. Te wsparcie ze strony według panu było i to uważam, że było sukcesem, bo całkiem inny obraz jest i inaczej się to, inaczej wygląda na tych użyczonych drogach. W pewnym momencie stało się coś takiego, że okazało się, że porozumienia nie ma zarząd dotyczące jednej drogi. To jest moja interpelacja, żeby to porozumienie uskutecznić i żeby ono było na piśmie. A mianowicie to jest od drogi powiatowej, która jest przekazana do budowy dla Budimexu, taka odnoga drogi powiatowej w kierunku Rakowic. Nieoficjalnie z panem dyrektorem rozmawiałem, że jakieś tam porozumienie jest. Ja bym jednak proponował, żeby ono było sporządzone na piśmie, bo wyegzekwowanie tego będzie możliwe w każdym razie i utrzymanie przez 3 lata tej drogi to jest drugorzędna sprawa, co prawda, ale bardzo ważna dla mieszkańców. Więc tu prośba odnośnie tego porozumienia. Następnie chciałbym zaproponować, żeby zarząd powiatu, jak również dzisiaj rozmawiałem z panem burmistrzem Michalskim, zorganizował spotkanie z Urzędem Wojewódzkim, z panią dyrektor departamentu, panią Róleczką Kałużą, odnośnie wykupów gruntów niezabudowanych. Jak wiemy, grunty zabudowane zostały zapłacone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a grunty niezabudowane nie zostały w ogóle wycenione jeszcze. Cały czas jest przekładany termin wycen z miesiąca na miesiąc, to już jest któryś raz z kolei. Budowa trwa, grunty są przekazane. Teraz dopiero zaczną się pojawiać biegli rzeczoznawcy, jak wyglądają dzisiaj grunty, a jak wyglądały w trakcie przekazywania. Dzisiaj to już jest wielka budowa. I jak je wyceniać, jak je szacować. Ja robiłem wiosną takie spotkanie w Jazowie i potwierdzają się moje słowa, że będzie droga wybudowana, a część osób nie będzie miała wypłacone za grunty. To jest bardzo niepokojące. Nie ma możliwości wyegzekwowania od Urzędu Wojewódzkiego, żeby nie naliczać podatku na przekazane grunty, bo wiadomo, że by nie naliczyć podatku, trzeba wiedzieć, ile w myśl specustawy zostało zabrane tych gruntów, ile to rogu, ile klasy gruntu takiej czy innej, więc w gminach są naliczane podatki i płacą mieszkańcy tak, jakby te grunty posiadali. Więc dla mnie jest to niezrozumiałe, że to tak długo trwa i bardzo dziwne, że rzeczoznawcy u jednego, gdzie są dwie działki, mają wytyczne w rozbieżności 3 tygodni wycenę działki. Teraz się mówi, jest dzień 30 grudnia, ale tych wycen dalej nie ma. Więc ja bym proponował jeszcze przed świętami spotkanie. Jeżeli mogę odpowiedzieć, to poprosiłbym o to spotkanie. Udostępniamy świetlicę w Jazowie, jest dużo miejsca, a mieszkańcy mnie prosili o to, żeby to spotkanie miało miejsce jak najszybciej, bo tak naprawdę no, trochę to jest dziwne, że oddać grunt nie wiedząc za ile i kiedy zostanie zapłacone. Także prośba jest zarządu, żeby się przychyliła do mojej interpelacji. No i jeszcze trzecia sprawa to jest zamknięcie drogi 22. Na sesji Rady Gminy poinformowano nas, że zostanie narodowa ta droga numer 22, to jest Malbork Elbo. W związku z tym, że po tego ten wyjeżdża, jak się wyjeżdża z Elbląga, ten most, który prowadzi na 22, będzie przez rok remontowany, ona będzie zamknięta. Więc wszystkie samochody
pojawią się, które będą kierowały w kierunku Warszawy i Elbląga tutaj, przez Nowy Dwór, ale już bardzo niepokojącą sytuacją znaleźli sobie skrót. Tu jest prośba, żeby wystąpił zarząd do starostwa powiatowego w Malborku o ograniczenie nośności na drodze, naszej drodze, która zaczyna się w Chlebowie, a kończy się w Kępkach. Nie pamiętam numeru tej drogi, ale pojawiły się tam tiry na tych cienkowarstwowych nawierzchniach u pana, u burmistrza, właściwie to jest starostwa zarządu powiatu malborskiego droga, ale wiem, że swojego czasu remontował je burmistrz Szałak, więc te nakładki, które są tam zrobione, a dalej, gdzie w granicach naszego powiatu od Lubstowa poprzez Rakowo, Jazowo aż do Siódemki, te samochody poruszają się po naszych drogach, więc one nie są najlepszej jakości te drogi i oni nam je zniszczą przez ten rok czasu. Więc prośba jest o wystąpienie, o ograniczenie nośności na tej drodze. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zadać jakieś interpelacje lub zapytania? Bardzo proszę. Pan radny Błagi Głowacki. Dziękuję ślicznie panie przewodniczący. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o wypowiedź radnego Sobocińskiego, ślicznie dziękuję za te słowa ciepłe, ale chciałbym wszystkim przypomnieć, że to nie jest tylko moje stanowisko, które reprezentowałem na sesji. To jest stanowisko całego zarządu. Pozostali członkowie wobec z różnych powodów nie mogli uczestniczyć. Jest nam bardzo bliski te wszystkie prace, które się odbywają na naszym terenie. Więc dlatego też będziemy słuchali, co się dzieje i będziemy na pewno reagowali. Tylko żeby wiedzieć, to ktoś nam musi to przekazywać. Oczywiście takim bardzo dobrym łącznikiem jest dyrektor Suszek, ale tak jak powiedziałem na sesji Rady Miejskiej, no nie może się praca pana dyrektora teraz tylko opierać na tych dwóch dużych inwestycjach, bo pozostali mieszkańcy chcą różnych innych zadań. Ale to stanowisko jest oczywiście moje i całego zarządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeszcze panie przewodniczący. Nie, uciekło jeszcze jedno pytanie. Pan dyrektor kontraktu, pan Kamil Krzyżewski, zaproponował na sesji Rady Gminy, żeby powołać taki zespół, który miałby raz w tygodniu przeglądnąć te nasze drogi, jak one wyglądają. Jeżeli są jakieś uwagi, to je nanieść. Czy zarząd się tym problemem kogoś wytypował i czy zajmował od nas? Dziękuję. Panie starosto, czy pan odpowie teraz, czy mogę powiedzieć później? Bo myślę, że inicjatywa powstania takiego zespołu była bardzo wskazana. Mówię, że inicjatywa powstania takiego zespołu była bardzo wskazana, dlatego że te drogi zawierzące się monitorować zarówno stopień zniszczenia ewentualnego, jak i postęp prac, tak? Czy one postępują zgodnie tak jakby z porozumieniem zawartym pomiędzy zarządem a Dimexem, jeżeli chodzi o zadanie drugie, no i metrostawę ze mnie też. Jakby dwa takie stwierdzenia. Po pierwsze, jeśli odbywa się sesja w mieście Nowy Dwór, to za każdym razem uczestniczą nasi radni, ale jeden z radnych, tak żeśmy ustalili, jest tym reprezentantem, takim powiedziałbym, reprezentującym zarząd. Każdy się wypowiada, ale także zawsze z jakimś upoważnieniem jedna osoba idzie, która reprezentuje konkretnie stanowisko zarządu i tak to uzgodniliśmy. Po drugie, jeśli chodzi o ten zespół taki, który na bieżąco monitoruje te wydarzenia, które się odbywają podczas tych prac, to już dyskutowaliśmy na zarządzie i taką tą grupą, taką bezpośrednią z pierwszej linii frontu jest kolega Juszczyk i kolega Sobocińskiśmy uznali, że Andrzej Sobociński tam rzeczywiście czuwa nad tą sprawą, jest, można powiedzieć, nie takowym majstrem, kierownikiem, ale bardzo dużą pomoc nam wyświadcza. Byliśmy tam parokrotnie i mieliśmy kontakt i
uważam, że ta współpraca bardzo dobrze idzie i takie zaangażowanie lokalnego radnego w te inwestycje, jak kolega Jurczyk czy kolega Sobociński, jest bardzo wskazany. Taki zespół tworzy się i on będzie bezpośrednio, a takie powiedziałbym strategiczne uzgadnianie niewywiązywania się czy rozszerzania aneksów do umów, to będzie się odbywało w powiecie, w zarządzie powiatu, czyli mówię nam przez to, bo chcemy, żeby te ramowe uzgodnienia zawsze zapadały, były sformalizowane, a wyegzekwowani, no oczywiście my jako zarząd też tam uczestniczymy w tym, ale tak, żeby tymi reprezentantami bezpośrednimi tego zespołu, którzy tam są w tych kontaktach i czuwają, czy rzeczywiście oni tak to robią jak należy, to tak jak powiedziałem, w tym obszarze bezpośrednio jest kolega Jurczyk, kolega Sobociński. Oczywiście my, jak tutaj kolega Głowacki, czy ja uczestniczymy, czy tam powiedzmy zarząd, członkowie zarządu, jeździmy na wizytację, nawet dzisiaj byłem na odcinku w Borkowie rano. Tak się było. Dziękuję bardzo. Czy jakieś inne pytania w interpelacji? Tak wygląda, że tylko ten odcinek Nowy Dwór Jazowa jest tutaj pod szczególną troską zarządu. Tu są desygnowani poszczególni radni. Ja mam nadzieję, że ten odcinek położony na terenie gminy Stegna, bo to akurat tak jest, że ten odcinek budowany w Jedynce to jest głównie na terenie gminy Stegna, że reprezentanci tego jakby takiego ad hoc powołanego zespołu to jest pan starosta i pani wicestarosta, tak? Jako radni z terenu gminy Stegna. Tak to rozumie pani starosta? No tak, oczywiście to wynika też, powiedziałbym, z racji, powiedziałbym, etatów, które mamy w starostwie, a generalnie chcę powiedzieć, jak wygląda sytuacja na tym drugim odcinku. Ten drugi odcinek no, różni się zasadniczo w swojej realizacji od tego odcinka tutaj Nowy Dwór Jazowa, ponieważ te wydarzenia, które dzieją się w tym rejonie właśnie, czyli w kierunku Jazowy, odbywają się w dalszym oddaleniu od Siódemki. To powoduje, że no, inne warunkowania są przeprowadzenia tej inwestycji. Oczywiście wykonawcy będą musieli dojeżdżać większymi odcinkami, prostopadowymi, można wręcz powiedzieć, do Siódemki. Natomiast na tym odcinku Koszwały Nowy Dwór, a szczególnie tutaj mówimy o Wiśle, a Nowym Dworem, ten przebieg realizacji tej inwestycji no, przebiega, można powiedzieć, równolegle blisko Siódemki. I po pierwszym jakimś takim kontakcie nieformalnym, który się odbył między Metrostawem a nami, nastąpiła cisza. I zaczęliśmy, no teraz jaka jest sytuacja taka, powiedziałbym, taktyczna. No przecież nie będziemy latali po kontenerach, gdzie tutaj jest kierownictwo, bo my chcemy rozmawiać. Są to, powiedzmy, wchodzi inwestor na teren, będzie musiał mieć określone uzgodnienia. Mam w dyspozycji całe, powiedziałbym, decyzje środowiskowe, które zostały, to jest po prostu Biblia taka kilkudziesięciostronicowa, uwarunkowań, jakie mają spełnić i tam są określone różne elementy, które są do wypełnienia, określone przez wojewodę i przez RDOŚ. I my się tego trzymamy. Ale ponieważ była dosyć duża opieszałość i brak tego kontaktu takiego formalnego, to co z tego, że pan dyrektor słyszał mnie, a że przyjechał jakiś majster, chciał rozmawiać, czy tam sami się interesowaliśmy. Napisaliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji, do pana Roberta Marszałka poprzednio jeszcze rozmawiałem z panem dyrektorem i wyraziłem zaniepokojenie, że wchodzi Metrostaw i trochę działa po partyzancku. W związku z powyższym nie akceptowaliśmy tego na zarządzie i napisaliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji o to, żeby nie zostało dopełnione zobowiązanie pana dyrektora marszałka do zorganizowania tego spotkania. No i z tego te pismo spowodowało to, że określona, powiedzmy, dynamika wydarzeń nastąpiła i w tej chwili na dniach mamy w piątek pierwsze spotkanie. Proszę? Tak, prawdopodobnie jutro mamy pojutrze spotkanie z Metrostawem, na którym chcemy podobnie spisać, przede wszystkim wykazać nasze problemy, jakie mamy. Chcemy oczywiście do tego doprosić wójta gminy Stegna,
może już starsze lat, bo te wydarzenia się tam będą działy. I mamy takie troski, że po pierwsze droga Stróżna-Mikoszewo w tej pierwszej części przymostowej tutaj w okolicach Stróży będzie przebudowane dwa wiadukty. Oczywiście będą niesamowite utrudnienia na tej drodze, ponieważ samochody ciężarowe będą wjeżdżały, konwoje wyjeżdżały i ten odcinek pierwszy będzie po prostu dewastowany, to nie ulega wątpliwości, pomimo że on jeszcze nie był naprawiany, ale oczywiście samochody będą w tą jeździć, będą blokady ruchu, etc. Druga przeprawa, która się będzie odbywać, to będzie w Dworku, będzie przejazd nad tą drogą, która jest w tej chwili do Dworka, nawet dzisiaj tam byłem, co prawda szczotki jeżdżą, czyszczą, wygląda dosyć to przyzwoicie, ale to dopiero się na razie rozkręca. W związku z powyższym najlepszym rozwiązaniem by było takie, gdyby cały ten ruch spróbować skanalizować na kierunku Dworek Niedźwiedzica, przeprowadzić go do tego łącznika między Żuławkami a Bronowem i Mickiem i tam byłby taki rozjazd i byłoby to odciążenie tej drogi powiatowej znaczne. Czy będą z tego korzystali i po Pieracku jeździli? Pewnie będą próbowali. Rozmawialiśmy z panem komendantem, zaprosiliśmy na zarząd pana komendanta policji i przekazaliśmy nasze troski i wykazaliśmy niezwykłą determinację na kierunku, że policja ma się czuć również gospodarzem naszego terenu i nie dopuścić do tego, żeby te nasze drogi były jakby dewastowane. Przyznając nawet środki policji na kolejny radiobus, liczymy, że to spowoduje zwiększenie aktywności i rzeczywiście i nawet Zarząd Dróg Powiatowych został zobowiązany do tego, że nawet większą korzyścią będzie, jeśli rzeczywiście będziemy pilnowali tych rozjazdów tam, żeby nasze drogi w kierunku Czerwaszowa, czy tutaj w kierunku Drewnicy Mikoszewa, na te drogi, żeby nie wjeżdżały ciężarowe. Ale wracając do sprawy. Mentorstwa ma taką chyba politykę, chyba, że będzie jeździł siódemką i będą zjazdy po kolei tam w Dworku, wcześniej i po kolei aż tutaj do Linawy i ewentualnie kawałki płyt poukładają, ale w sumie będą chcieli w oparciu o aktualną siódemkę robić sobie tą drogę. Wykazaliśmy duże, taką analizę przeprowadziliśmy i stwierdzamy, że w okresie teraz, w tej chwili, już są korki, przecież w weekendy, przecież wiemy, popołudniami wiemy, że jest korek, po prostu mniej więcej od mostu, może nie Wartowego, ale już tak mniej więcej się tam zaczyna i do Nowego Dworu jest korek. Teraz jak dojadą te ciężary, to będzie całkowicie duży i nieprzejezdny korek, do Elbląga będzie zablokowany. W związku z powyższym przyjdzie jeszcze Sedlec i mamy tutaj 50 tysięcy turystów i o to mierzenie też mamy określoną działalność gospodarczą i duża rzesza ludzi utrzymuje się z turystyki, więc to będzie blokada absolutna i wykazujemy również do Generalnej Dyrekcji, że muszą spowodować takie objazdy, które nie zablokują nam po prostu mierzeń. Te działania już my podjęli. Czekamy teraz w piątek. Mam nadzieję pojutrze, że Metrostar się pojawi. A jak się nie pojawi, to wystąpimy do Stowarzyszenia Transportowców w Polsce, bo to też jest sprawa ochrony środowiska. Będą ciężarowe stały godzinami w korkach, będą niszczyły środowisko, będą straty materialne dla transportowców. Napiszemy oczywiście do wojewody i nawet do nich, jeśli będą próbowali robić po prostu po partyzansku próbować, jak się aby tylko zrealizować drogę, nie patrząc na uwarunkowania społeczne. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja jeżeli mogę wnieść uwagę, jeden z elementów przetargowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest porozumienie z zarządcą drogi. Więc to porozumienie, które zarząd podpisał, budynek miał obowiązek przedstawić panu Robertowi Marszałkowi jako dyrektorowi Generalnej Dyrekcji, więc nie rozumiem Metrostatu, jeżeli by miał zawrzeć umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo właścicielem siódemki i jakby nie było zarządcą, jest Generalna Dyrekcja. Więc to jest to niedopuszczalne, żeby coś takiego, co będzie w milionach ton, bo my już tego doświadczamy, to są miliony ton kruszy w piasku przywożonych na, stoi w kolejce do budowy w tej chwili 25 tirów, żeby się zrzucić. Pan powiedział o policji. Szkoda, że nie ma dzisiaj przedstawicieli policji, bo chciałbym uczulić na to, że na sesji mówiliśmy, żeby panowie z Budimexu uczulili podwykonawców, żeby nie stawiali samochód za samochodem,
bo nie można się osobówką minąć. Po prostu jest szparer samochodów, żeby były chociaż jakieś przerwy, żeby można było się gdzieś schować, żeby nie zastawiać zjazdów mieszkańcom, to nadal nie jest załatwiona sprawa, bo cały czas jak stanie szparer 20 tirów, to tam, gdzie jest zastawiony zjazd, nie można cofnąć, ani nie można wyjechać. Ale tutaj uwaga odnośnie pana generalnej dyrekcji. Te porozumienie, które zarząd podpisał, Budimek przedstawił i pytał się, czy jest respektowane, bo ja w telefonicznej rozmowie z panem Robertem Marszałkiem rozmawiałem. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego zespołu, bo to pan dyrektor kontraktu, pan Kamil Krzyżewski, zaproponował, żeby ten zespół w kilku osobach pracował w ten sposób, że raz w tygodniu będzie sporządzona notatka z tych objazdów i ona oczywiście powinna trafić na zarząd, żeby zarząd miał ogląd sytuacji, jak to wygląda. Pan burmistrz Michalski również zaproponował, żeby przedstawicielem gminy był jeden człowiek w tej mowie, jakby nie było, to dotyczy gminy Nowy Dwór Gdański, słusznie. Także to Budimek wyraził wolę takiego zespołu, bo widział, że jest bardzo dużo spraw niejasnych. Bo ja przypomnę, że przykładowo, ja powiedziałem mocne słowa na sesji Rady Gminy, bo po prostu zarząd został oszukany przez Budimex, mówiąc o tym, że droga do Rakowisk nie będzie uczęszczana przez tiry i nie będzie dowożone kruszywo. W ich rozumieniu dowożenie w małych ilościach, w tysiącach ton to jest nic, w milionach to jest dużo, więc zrobili drogę bardzo słabo, bo można powiedzieć 3 cm nawierzchni na zniszczoną drogę, ale nie czepiamy się tego, bo porozumienie dotyczy 2016 roku i w 2016 roku muszą wrócić do tego i naprawić tą drogę, więc oni zrobili wcześniej, bo chcieli budować. Druga część jest niedoprecyzowana, to moja interpelacja wcześniej, Państwo ją usłyszeli. Także to wyraził dyrektor kontraktu, żeby taki zespół powołać, bo wydaje mi się, że to nie jest błaha sprawa ze względu na to, że ta budowa będzie trwała 3 lata. 3 lata takich mocnych uciążeń, gdzie naprawdę w milionach ton idzie kruszywa. Wyobraźcie sobie Państwo, 3 tygodnie, 50 samochodów dzień w dzień woziło piach na hałdę, bo oni mają rozlokowane punkty od 1 do 6 na trójkę w Jazowie i w ciągu 3 dni i nocy, bo już nie obowiązuje ich, godzina 18. Przerwanie budowy, bo jest postsezon, okres zimowy, gdzie tam jest wyłączony, więc oni budują dzień i noc. W ciągu 3 dni to, co przez 3 tygodnie 50 samochodów, wiadomo, to oni wywieźli na drogę. Tak potężne zaangażowanie jest, ale to bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że będzie szybko wybudowana na naszym odcinku i nie będzie tak długo trwała. Kto szybko buduje, to tanio buduje. Dzisiaj jest taka sytuacja, że ceny asfaltu w tej chwili są dużo tańsze niż wcześniej. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o temat tego zespołu, myślę, że sprawa jest przesądzona. Tutaj pan starosta stwierdził, że pan Stanisław będzie przedstawicielem zarządu, tak w zespole i pan do naszej Zobaczyńcy. Tak, ja pozwoli wyjaśnienia, że te notatki, które będą sporządzane i będą trafiały na zarząd. Na pewno jakiś dokument musi z tego powstać, żeby była podstawa do ewentualnych roszczeń po prostu. Tak. Nie uzgodnienie jakieś ustne, tylko pisemne. O czym mieliśmy się już wcześniej okazję przekonać, że ustalenie ustne nie są wybierane. Tak? Jeszcze trzeba dodać, przepraszam, że łączymy jeszcze rzeczywiście przedstawiciela, bo zapomniałem, bo ze strony Stegny to będzie oczywiście, a ze strony Nowego Dworu też powinien być ktoś, który czuwa tę sprawę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne interpelacje lub zapytania? Jeżeli można, ja wiem, że dzisiejsza sesja to tak wyszła na starcie typowo drogowo, ale ja chciałbym mimo to wrócić do zagadnień związanych tak króciutko ze służbą zdrowia, bo uważam, że jest źle, nie mamy karetek, nie mamy lekarzy. Był incydent w sobotę 21, starsza pani potłuczona, oczywiście z urazami. Karetka nie przyjechała, bo nie ma karetek. W związku z czym poproszono, żeby przywieźć tą panią z urazami, proszę pamiętać, samochodem, nazwijmy to cywilnym, prywatnym,
do Nowego Dworu, do szpitala. Jeszcze ma prawo nazywać się szpitalem. W każdym bądź razie, no, wiozą tą panią. Na miejscu okazuje się, że nie ma lekarza w ogóle. I jest dylemat, co dalej robić. Nie ma lekarza, nie ma karetki i dalszy ciąg pielgrzymki do Malborga, znowu tym samochodem prywatnym z urazem i tak dalej. To nie jest jedyny incydent, bo kilka takich sygnałów już mam. Kiedyś panią o 12 w nocy zostawiono, pomimo że było w zleceniu napisane, że w sytuacji, kiedy jej stan się poprawi, ma być dostarczona do domu transportem sanitarnym, nie zrobiono tego. I tak mówię, nie ma karetek, nie ma lekarzy. A już jak trafimy na dzień wolny od pracy, to proszę sobie wyobrazić, co się dzieje. Ja wiem, że my, bo taki między innymi wniosek składałem, mamy to spotkanie, pani Basiu, pani pamięta, z przedstawicielami służby zdrowia z Malborga, bo oczywiście jesteśmy pod skrzydłami tego systemu. Ale ja rozumiem, że remontuje się tu szpital, że wymienia się drzwi, no bo musi się je wymienić na 90 i tak dalej, i tak dalej. Ale medialnie to ładnie wygląda. Ale w rzeczywistości jest różnie. Dlatego ponaglam ten wniosek, żeby jednak to spotkanie tak potraktować poważnie, przygotować się do niego. Ja wiem, że zaraz będą koszty, że godzina karetki to tyle i tyle. No ona kosztuje, musimy sobie zdawać sprawę. Nie wiem na ile to jest prawdą, ale lekarze, którzy są w obsadzie karetki, zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Jest to, no, tak jest jak jest. W związku z tym poprosiłbym jeszcze raz, bo to są takie, to o czym mówię, pojedyncze przypadki, a ile jest takich, które po prostu do nas nie docierają, gdzieś tam ktoś przemilczy, nie odezwie się, o Boże, bo jak się odezwie, to zaraz co to będzie i tak dalej. I nasuwa się taki wniosek, czy osoby w tym przedziale wiekowym 70-80, to już im się po prostu nie należy. Ta ochrona, ta pomoc, na którą no niestety mogą liczyć generalnie, a jak co przyjdzie do czego, tej pomocy nie mają. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że na tym spotkaniu zostanie to podkreślone, tak? Ja panie starostę, na bezpieczeństwo, ale tam zakładaliśmy jakieś spotkanie. Właśnie. Tak. Dobrze, dziękuję. Mogę jeszcze tylko uzupełnić, że podczas tej debaty, która jest tam przewidziana, czy debaty, czy spotkania z departamentami Urzędu Marszałkowskiego, chcemy po prostu bardzo dokładnie zasygnalizować, że jeśli są określone standardy dojazdu karetki w terenach wiejskich, to ten standard ma być dotrzymany. Nie, że na zasadzie, że w Piaskach jedzie godzinę 15, powołają filię, obojętnie, jeśli się mówi o standardzie, to mamy standard otrzymany i Komisja Bezpieczeństwa na tym stanowisku stoi i również podczas tej debaty mamy ten punkt jako bardzo ważny, że taki standard ma być otrzymany. To są takie uwarunkowania, jakie są i nie można mówić, że pacjent, który mieszka w Piaskach, będzie się różnił od tego pacjenta, który mieszka na ulicy Wolności czy jakiejś innej tutaj w Nowym Dworze. Każdy ma mieć dobrowolny standard. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze? Wobec tego zamykamy punkt trzeci i przechodzimy do punktu numer 4 do części uchwałodawczej. Punkt 4.1. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowogrodzkiego z organizacjami pozarządowymi. Mamy przedstawiony dokument z autopoprawkami. Autopoprawka dotyczy, tam były błędy techniczne Komisji Oświaty, które pan Jan Stolarz tutaj zauważył, oraz wniosek Komisji Samorządowo-Społecznej pani radnej Kibulskiej dotyczące
dotyczące wprowadzenia zapisu z wyłączeniem konkursu dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej, której finansowane jest dotacja jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej na dany rok. To zostało wprowadzone. Ja poproszę pana starostę o krótkie omówienie przedstawienia projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni radni, roczny program współpracy powiatu nowogrodzkiego, tak jak już pan przewodniczący zaznaczył, jest w ukończeniu. Również został zgłoszony przez komisję, więc trudno mi tutaj omówić cały ten projekt. Zostały zgłoszone też uwagi, które też rozumiem są uwzględnione. Oprócz tego, jeśli by były pytania, jest kolega, który to prowadzi, kolega Grzegorz Golak. Jeśli są pytania, to bym prosił o skierowanie bezpośrednio do tego, który ma pieczę nad tym zadaniem. Dziękuję. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Jeżeli nie ma, to ja mam taką uwagę techniczną. Mówię o dokumencie po autopoprawce, strona 7, mamy punkt 8, sposób realizacji programu. Jest tak, punkt pierwszy, podpunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, na drugiej stronie 7, 8, 9. I kolejnym punktem jest punkt trzeci i punkt czwarty. Pytanie, czy brakuje punktu drugiego, brakuje tekstu, czy tylko propagacji? To jest o tyle istotne, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale nadzór prawny wojewody poprzednim razem miał odmówić wprowadzenia załącznika do BIP-u, twierdząc, że taka pomyłka powinna być w tej sprawie skierowana. Panie przewodniczący, punkt pierwszy jest pod punktami, tak? Pod punktu 9. Natomiast tak, kolejne to powinny być 2 i 3. 2 i 3, tak? 3 i 3. Ale tak otóż muszę rozmawiać. Czyli rozumiem, że razy nie mają bardzo dobrego punktu zmiany, tak? 2 i 3. Ja mówię, ja wiem, że uchwały i załączniki 320 osób, ale za to takiego może się zdarzyć. Ja chciałem zwracać uwagę na numerki, dlatego że mówię, to jest podstawa do tego, żeby nie prowadzić tam do biegu, w związku z tym nie chodzi o to. Czy są jakieś inne uwagi pytania? Nie widzę. Wobec tego poproszę komisję o przedstawienie swoich stanowisk. Komisja samorządowa społeczna? Tak. Dziękuję. Komisja oświaty? 4-2. Dziękuję. Komisja budżetu? Też 4-2. Dziękuję uprzejmie. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu? Bardzo proszę. Jednogłośnie. 12. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu numer 4.2. Uchwalenie regulaminu określającego szczegóły zostały przyznane nagrodzenia za tydzień sportowy. Jest to kolejne podejście do tego regulaminu. Były uwagi nadzoru prawnego wojewody. Rozumiem, że pan to poprawca i w przedstawionym projekcie te uwagi zostały uwzględnione. Bardzo poproszę pana starostę o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Wydatku Nowego w sprawie uchwalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe. Podstawa prawna jest zmieniona, jak Państwo macie. Paragraf pierwszy, uchwala się regulamin określający szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe stanowiące załącznik nr 1 ten mniejszym uchwałem. Paragraf nr 2, wykonanie uchwały powierza zarządowi powiatu nowego w Gdańsku. Paragraf 3, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w wyniku urzędowym województwa pomorskiego. Tak jak pan przewodniczący Wyłaska powiedzieć, jest to kolejne podejście i nadzór wojewody wykazał pewne, no powiedziałbym, potrzebę rozszerzenia. To zostało dokonane, to jest tylko jedyne uwagi, które zostały zgłoszone, to przez Komisję Samorządową ale generalnie wszystkie komisje są w tym razie. Dobrze. W roku uwaga Komisji Samorządowej Społecznej jest rozgłębiona w punkcie, w paragrafie 4, punkcie 5, tak? To jest w sposób, czy też tryb odwoławczy od decyzji przynajmniej. Dobrze, czy są uwagi lub pytania inne do przedstawionego projektu? Nie widzę. Poproszę. Ja mam takie pytanie. Bardzo proszę, Pani Radna. Przyznaję się bez bicia, że zbyt dokładnie zapoznałam się z ustawą o sporcie, tak, to jest ustawa o sporcie.
Ja rozumiem, że z tej ustawy wynika obowiązek wydawania decyzji administracyjnych, które przyznaje najmu, tak? Sprawdziliśmy. To jest apelacyjnie, bo posłuchajcie, to tak jest, decyzja jest odwołanie, no wyższa instancja, to nie wiem, no akurat w tym wypadku pewnie samorządowe kolegi odwołacie, tak? Tak. Mogę prosić o odpowiedź? Przepraszam, tak żeśmy byli już pewni. Dobrze, tak? Panie Radny, jest bardzo skomplikowane. Z tego względu, że jesteśmy związani ustawą. Ustawa w artykule 79 o samorządzie powiatowym mówi, że uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna, o nieważności uchwały w całości lub części orzeka organu nadzoru. Niniejsza uchwała była już przedstawiona wojewodzie. Organ nadzoru wojewody stwierdził, że mamy do czynienia w tym przypadku z decyzją administracyjną. Żeby Państwu uświadomić, w 15 województwach nie jest to decyzja administracyjna. Decyzja administracyjna jest wymagana przez organ nadzoru województwa pomorskiego i województwa lubelskiego. Jedynie w województwie lubelskim organ nadzoru uchyla uchwały samorządów dotyczące przyznawania nagród sportowych tam, gdzie nie jest jasno i wyraźnie powiedziane, że jest to decyzja administracyjna i przysługuje od niej odwołanie. W 15 innych województwach nie. Te uchwały przechodzą, organ nadzoru nie ma do tego pretensji. W związku z tym, że jesteśmy w województwie pomorskim, uchwała była już u wojewody, organ nadzoru upiera się co do tego, że jest to quasi decyzja administracyjna. Oni się nie upierają, że jest to typowa decyzja administracyjna, ale jest to quasi decyzja administracyjna i powinno być od niej odwołanie. W związku z powyższym, tak jak organ nadzoru sobie życzył, wprowadziliśmy te poprawki, tak jak tutaj pan starosta powiedział, że na życzenie organu nadzoru, czy na uwagi organu nadzoru wprowadziliśmy to tak, jako organ nadzoru wojewody pomorskiego sobie tą uchwałę wyjść. Dziękuję, czy wystarczy? Tak, tak, bo jeżeli organ nadzoru życzy sobie, to tylko tyle, że nasze komplikacje z tym związane mogą być bardzo duże, dlatego że nie jest zadowolony z wysokości nagrody, albo uzna, że zostały zebrane, nie wiem, wszystkie dowody, które potwierdzają słuszność jej przyznania, bądź znaczy wydania czy przyznania nagrody bądź nie, no to duże odwołanie. Daje się do kolegium, a jeżeli kolegium to utrzyma, no to może być jeszcze dalej zabawa, no ale skoro takie jest stanowisko wojewody, no to cóż. Dziękuję. Witam pana radnego Zbigniewa Bojkowskiego. Ja przepraszam bardzo, ale wytłumaczę później. Dziękuję. Czy są uwagi lub pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego poproszę stanowiska komisji. Komisji Samorządu Społecznego? Tak. Komisji Oświaty? Tak. Komisji Budżetu? Też tak. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Przedstawiam brzmienie. Bardzo proszę o podniesienie do góry. Jedna głośno. Przechodzimy do punktu numer 3, mianowicie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Panie starosto, czy pani skarbnik się nie skarbnik? Bardzo proszę panie skarbnik o przedstawienie tej uchwały. Proszę o przedstawienie projekt zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Na 2015 rok jest to projekt uchwały Rady Powiatu sprawy Rady Uchwały Budżetowej na 2015 rok na podstawie artykułu 12 ustawy dnia 2018 oraz artykułu 112 ust. 1 punkt 1 i 2 artykułu 236 ustawy o finansach publicznych uchwala się paragraf pierwszy. Uchwała Rady Powiatu na Gdańskim nr 3 łamane na 17 łamane na 2014 dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody budżetu powiatu wojewódzkiego na 2015 rok w wysokości 39 275 854. Z tego dochody bieżące 38 838 242. I dochody majątkowe 437 612 zł. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
paragraf drugi otrzymuje brzmienie: ustala się wydatki budżetu komunalnego na 2015 roku w wysokości 39 403 054 zł, z tego wydatki bieżące 37 152 799 zł, z tego wydatki jednostek budżetowych 32 379 393 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 745 608 zł i lepki za zaraz realizacji państwa rządowych 9 633 785 zł. Dotacje na zadania bieżące 2 379 513 zł, w tym na jednostek sektora finansów publicznych 111 389 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 268 124 zł. Obsługa budżetu na poczcie 17 656 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 383 301 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 392 496 zł. Wydatki majątkowe 2 290 295 zł. Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 250 295 zł. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Dotacje zawiera załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu pożegnańskim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega wyrażeniu wyledwienie informacji publicznej. Dziękuję bardzo. Mam jedno pytanie, bo są tworzone punkty nieodpłatnej rady, obsługi prawnej. I czy środki na wyposażenie płynęły, czy to są środki własne starostwa muszą być, czy będą refundowane? Bardzo proszę pani skarbnik. Na wyposażenie, z tego co wiem, to musimy wyposażyć z własnych środków powiatu. Płyną środki w 2016 roku, bo te punkty będą działały w 2016 roku, będą dotowane wynagrodzenia i częściowo koszty. Tylko te koszty utrzymają, to będzie tylko 154 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę. Poproszę wobec tego komisję o stanowiska. Komisja samorządowa społeczna? Za. Komisja oświaty? Za przyjęcie. Dziękuję. Komisja budżetu? Też za. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały przez tę brzmieniu? Proszę pani przewodniczącą do góry. Dziękuję. Kolega Jak? Za. Za. Przypomnę tylko, że głosowaliśmy zmiany uchwały budżetowej. Tak, czy mówię 14. Tak, uchwała została podjęta. Przechodzimy teraz do punktu numer 4, do nowego punktu, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących dostęp do Rady Wojewódzkiego na rzecz gminy Staszewo. Poproszę pana starostę o przedstawienie tego punktu. Panie Przewodniczący, mamy dwie rady na odcinku Nowej Cerkwi w gminie Staszewo. Została zlikwidowana linia kolejowa projektem odszkodowawczym i te tereny pokolejkowe plus powiedzmy zamortyzowane pozostałości podkładów tych betonowych, które już się nie nadają w dalszej eksploatacji, zostało to jako nieużyteczne linie. W związku z powyższym, że gmina Staszewo chce budować ścieżki rowerowe i wyraziło chęć przeprowadzenia tych ścieżek rowerowych po dawnych właśnie terenach kolejkowych, stąd zwrócili się do nas z taką inicjatywą, czy byłaby taka możliwość. Zarząd powiatu wnioskuje do rady swoją decyzją, że te tereny byśmy przekazali nieodpłatnie gminie na celowo na utworzenie ścieżek, zbudowanie ścieżek rowerowych trasy F9 a 10. Dziękuję. W tym dokumentach mamy załączoną uchwałę Rady Gminy Staszewo, która nie wolę przyjęcia tej działań. Wydaje mi się, że przekazując ten grunt po torowisku
spowodujemy, że ta ścieżka zostanie wbudowana, w związku z tym, a nie czynna, jak trzeba dodać, trasa kolejowa po prostu nie pełniła funkcji ścieżki rowerowej. Dziękuję. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę. Wobec tego przystąpimy do głosowania. Opinii komisji nie ma, bo uchwała nie była wydana do komisji. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu nr 5, a mianowicie odczytania sprawozdania komisji rewizyjnych przeprowadzonych kontroli przez komisję rewizyjną za pierwszy półrocze 2015 roku. Bardzo proszę panie przewodniczący o odczytanie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanych w pierwszym półroczu 2015 roku. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Gdańskim zrealizowała plan kontroli w pierwszym półroczu 2015 roku ustalony przez Radę Powiatu w Nowym Gdańskim uchwałą nr 3 łamane przez 14 z 2014 z dnia 29 grudnia 2014. Komisja Rewizyjna w pierwszym półroczu 2015 roku przeprowadziła kontrolę realizacji skargi wniosków mieszkańców powiatu za 2014. Dokonała kontroli realizacji uchwał Rady Powiatu Zarządu Powiatu w 2014 roku. Przeanalizowała wykonanie budżetu powiatu nowotorskiego za 2014. Przeanalizowała sprawozdanie finansowe powiatu nowotorskiego za 2014 rok. Rozpatrzyła informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Przygotowała wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Skontrolowała przygotowanie wybranej placówki oświatowej do nowego roku szkolnego 2015-2016, to jest Zespół Szkół nr 2 w Nowym Gdańskim. Zwrócony wyczerpała cały plan zaplanowany kontroli na pierwsze półrocze. Dziękuję bardzo. Dobrze. I może później przejdziemy do punktu nr 6, a mianowicie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w zakresie kontroli przygotowania wybranej placówki oświatowej do nowego roku szkolnego Zespół Szkół nr 2 w Nowym Gdańskim. Bardzo proszę o czytanie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Gdańskim w zakresie kontrola przygotowanej wybranej jednostki oświatowej do nowego roku szkolnego Zespół Szkół nr 2 w Nowym Gdańskim w dniu 22 września 2015 roku. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie Jan Drost kierujący zespołem i Henryk Zomek członek przeprowadził kontrolę przygotowania wybranej jednostki oświatowej do nowego roku szkolnego Zespół Szkół nr 2 w Nowym Gdańskim. W bieżącym roku szkolnym w wyniku naboru stworzono 5 klas, w których podjęło naukę 126 uczniów. Obecnie w zespole szkół nr